Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Jezus ukazuje swoim uczniom swoją boską chwałę, aby umocnić ich wiarę na godzinę próby, która niebawem nadejdzie. Doświadczenie przemienionego Chrystusa jest im potrzebne, aby w chwili, gdy będą patrzeć na ukrzyżowanego, nie zwątpili, ale trwali wiernie przy Chrystusowej Ewangelii. Także nam potrzebne są takie doświadczenia, które umacniają naszą wiarę w prawdziwe bóstwo Chrystusa. Zrozumiałe jest, że Piotr chciał zatrzymać tę chwilę jak najdłużej, może nawet na zawsze. Symbolem tego jest propozycja zbudowania 3 namiotów. Żeby zobaczyć Boga, trzeba niejednokrotnie wiele wysiłku. Trzeba wspinać się w górę, pokonując własne słabości i przyzwyczajenia do wygodnego życia. Kiedy już podejmiemy ten trud i doświadczymy piękna spotkania z Bogiem, chcielibyśmy, podobnie jak Piotr, aby chwila ta nigdy się nie skończyła. Zapominamy, że Boga nie może objąć jakiś namiot przeciętnego życia i przemijalności, a nawet tej ogromnych wszechświat nie może ogarnąć całości Boga. Zdaje się, że Bóg odpowiada dziś na pragnienie Piotra i każdego z nas, tak jak przed wiekami odpowiedział na pragnienie Dawida. Nie Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie, ale ja Tobie zbuduję dom. Próbując Boga ściągnąć na ziemię i zatrzymać Go pośród nas, zapominamy, że takie doświadczenia mają nas pociągnąć do góry, do nieba, do Boga. Rzeczywistość niebiańska jest o wiele piękniejsza i wspanialsza niż najcudowniejsze doświadczenia, jakie możemy przeżyć na ziemi. Pragnijmy zatem nieba, które już dziś może stać się naszym udziałem, jeśli tylko pozwolimy się przemienić przez łaskę uświęcającą, która promieniuje z dzisiejszej dobrej nowiny.